przykładowo na tych stronkach typu Pyszne czy Google, co mają dużo rekomendacji, już tak to powiem, jak sobie klikniesz na rekomendacje, tam jest konkretnie sprecyzowane dlaczego. Że już na przykład szybki dowóz, dobre jedzenie, bardzo dobra obsługa w lokalu czy coś, wiesz o co chodzi. I dlatego ja nie jestem zwolennikiem naprawdę opierdalania dupy czy coś, ale jeśli chodzi o kunszt, czy tam renomę lokalu, jeżeli faktycznie jest super, ja napiszę tą dobrą recenzję, bo jednak oni na to pracują ciężko i zasługują.